Siemanko, Laki z tej strony, a dzisiaj ze mną jest... Chiple, yo, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. I tak jak kliknęliście w ten film, tak zobaczcie z tyłu, co jest mega super. Zobaczcie, to są trzy wyspy super bohaterów i tak, tutaj jest związane... Ej, poczekaj, co ty robisz? Ale byłeś blisko, Laki, prawie już tutaj cię strollowałem na starcie. Tak czy inaczej możesz dalej tutaj, wiesz co, widzom opowiadać, tak. Co nas dzisiaj będzie czekało. Pierwsza wieża to jest Hulk, zobaczcie, tutaj będziemy przechodzić super mega Hulka, ale super to wygląda. Druga wieża to jest Spider-Man, no i trzecia wieża to jest Superman. Napiszcie teraz w komentarzu, który z tych superbohaterów najbardziej lubicie. No, napiszcie już teraz, dodajemy wam czas. 3, 2, 1. Dobra, już wszyscy napisali. Kliknijcie teraz łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, zmieńcie z czerwonego przycisku na szary, bo naprawdę ciekawy odcinek nas dzisiaj czeka. Dlatego myślę, że nie pominiecie kliknięcia tych super mega przycisków. No i co? Napisali w komentarzu, to możemy lecieć. Ja widzę, że musimy przenieść się tam do Hulka, bo tam jest jakieś wejście, widzisz? No dobra. Laki, myślisz, że w ogóle damy radę trafić? Bo jak nie trafimy, słuchaj, tutaj spawn pointa sobie ustawię w razie patrz, co. Patrz, leci! I co? Trafiłeś? Jestem tutaj, dawaj, to jest łatwiejsze. Dobra, to teraz ja, słuchaj, postaram się trafić. Uwaga, uwaga. Ty, i jeszcze no ty lepiej, idealnie słuchaj. Trafiłeś. Wycelowałem pięknie. Udało nam się, słuchaj, za pierwszym razem to zrobić. No i co, wchodzimy do tej wieży Hulka ogromnej. No, super, nie mogę się doczekać. Widzowie, oglądajcie do samego końca, bo to naprawdę będzie ciekawy odcinek. Wow, zobacz tylko to. Już na samym wstępie jest bardzo dużo tutaj atrakcji. Jeszcze nie wiem, za co się zabrać i na co spojrzeć. Od środka widać tak tą wieżę, czyli tak wygląda super mega Hulk, ale tutaj jest jakiś Hulk. Ty czekaj, ja bym z tym Hulkiem porozmawiał, ale jak tu jest? Dawaj, zagajmy może go, czekaj. Poczekaj, podpowiedź, woda to amortyzacja. Ej, zobacz tylko to, musimy doprowadzić chyba tutaj stąd źródełko wody, tak pistonami musimy doprowadzić, manewrować, żeby w końcu on mógł, później moglibyśmy pójść tą dźwignię i żeby piston, i żeby spadł na dół. Dobra, woda to jest amortyzacja. Czyli my, słuchaj, musimy chyba tego Hulka po prostu uratować, bo tak by zleciał i by nie miał amortyzacji, a tak spadnie do wody i mu się nóżki nie połamią, co? Właśnie tak, widzowie i G-Play. Czekaj, czekaj, coś tu jest, o! Czekaj, bo tutaj jest wszelaki, jest jakaś dźwignia. To nie. Czekaj, to jest... a gdybyśmy to zamknęli i to otworzyli? Nie, no dobra, chyba jest git. Dobra, o, tak dobra. Tutaj to leci. To idealnie. Ej, poczekaj, bo tutaj jeszcze jest jakiś dispenser. Ej, zobacz, jakaś karta leci, widzisz? Dawaj. I tą kartę ogólnie będziemy mogli odebrać, bo tutaj Laki, w ogóle jest jakieś przejście na kartę. Może tam coś później się dostaniemy. Aha. Dzięki tej karcie. Okay. Dobra. Ej, i co? Dobra, możemy wziąć tą kartę. Czekaj, ja najpierw wezmę tą kartę, a później weźmiemy Hulka na dół, bo on ma pewnie dla nas jakieś zadanie. No dobra, weź Hulka na dół. Dobra, tutaj uwaga, panie Hulk, proszę tutaj miękko lądować. 3, 2, 1, ruszamy. Okej. Okay. No i zapraszamy tutaj, panie Hulk. Siema Hulk, co ogólnie dzisiaj masz do zaoferowania? Hulk Golem, ten u góry, musi znaleźć dziecko, musi zawieźć dziecko do szkoły, przyprowadź mu je. Czyli na samej górze jest duży Hulk, to wcześniej widzieliśmy, i musimy przyprowadzić małego Hulka, bo nie pójdzie do szkoły dzisiaj. Czekaj, widzisz gdzieś tutaj małego Hulka? No nie za bardzo, Laki, aczkolwiek tak, widzę taki mały Hulk Golem, słuchaj, stoi tam na podejście, na takiej szklanej konstrukcji, jest tam. Widzisz? Widzę. No dobra, to teraz jak tutaj przejść? Chyba tutaj dawaj, mamy jedyną tutaj trasę, żeby się dostać. Ja dostałem karty tutaj i mamy, motoróweczki, słuchaj, zobacz. Laki, ja tu wpadłem na pewien pomysł, bo tak się składa, że tu mi wygląda na wodospad i wydaje mi się, że musimy wziąć te łódki i wodospadem jakby wpłynąć tam na górę, ale nie jestem pewny na 100%, ale to jest taka moje przypuszczenie, spekulacja, wiesz co chodzi? Ty, może masz rację, ja tu wynoszę ciężkie łódeczki, poczekaj. Chodź jeszcze, tutaj, bo mamy może coś, poczekaj chwilę, bo mamy jeszcze tutaj w skrzynce coś, jeszcze nie zobaczyłem. Wow, możesz sobie wybrać jaki chcesz kolor tu przemalować swoją łódkę. Masz czerwony, no ja, może słuchaj, bo do słuchawek będzie ci pasowało. No dobra, to ja ci niebieski mogę, słuchaj, pomalować. Ja ci już pomalowałem. Trzymaj na czerwono. Chcesz mi pomalować? Swoją, no? Dawaj na czerwono. Dobra. Okej, okay, dobra, na mamy czerwono. To. Możemy, i tak? I tu, Laki, jest dźwignia jakaś w ogóle, zobacz. Może ją trzeba pociągnąć i wtedy woda spłynie tutaj tym wodospadem i wpłyniemy sobie po prostu na legalu do góry. Bo musimy, dobra, właśnie to dziecko... Uwaga. O, płynie, coś jedzie. I dobra, słuchaj, skakujmy. I teraz... Dobra, także wskakujemy, ty, twoja łódka, stary, jak to wyleciałem w ogóle w kosmos, ci powiem, jak to wystrzeliwuje. Wow, Laki, ty,
Jeszcze raz musisz chyba spróbować, bo ci się nie udało, ale powiem ci, że to jest miazga, co tu się dzieje. Ta łódka tak wystrzeliwuje w kosmos, że to jest normalnie masakra, ci powiem. Jocie, ale super, serio, serio to jest super. Trzymaj Gameplay, ty cały czas trzymasz łódkę nad głową. No właśnie, nie wiem, czy mi się przyda ta łódka, słuchaj, jeszcze, czy ją zostawić. Gameplay, dawaj wymiana. Dobra, ty złapałeś moją. Złapałem twoją, złapałem Gameplay. Mi się nie udało, słuchaj, twojej. Ty, jest tutaj ten golemek mały, on się szykuje tu do szkoły, już ma plecak swój. Zrób trasę do góry, żeby mały Hulk też tam wszedł. Dobra, musimy mu zrobić wow, Laki, ale byś mnie popchnął, wiesz co? Dobra, spakujmy mu do plecaka książki, weź plecak książki, zabierzmy mu, telefon, żeby wziął do szkoły, żeby miał kontakt z tatą. Dobra, to chodź Hulku z nami, weź Hulka, jeśli możesz. Dobra, słuchaj, tylko w ogóle mu trzeba trasy zrobić, nie? Ja mam te bloki, znalazłem w tej skrzyni, wiesz? A, no to nic nie mówiłeś, Laki, no to dawaj, bierz tutaj, rób trasę, a ja go po prostu zaprowadzę bezpiecznie, jak już będzie mógł, wiesz co, sobie na legalu normalnie przejść. Ale poczekaj, kto to jest? Jakiś koleś tutaj jest, ty patrz. Jakiś ochroniarz, dawaj go na dół, ale miał miękkie lądowanie, albo i twarde, słuchaj. No nie, dobra, bo nie trafił tam na ten wodospad, to ale nieważne. Pokonaliśmy go, zobacz. Idzie za nami tutaj... ten Hulk? Trochę się boję, ale patrz, idzie. O, dobra, chodź tutaj, Hulku. No chodź, bo się spóźnisz, Hulku. O nie, pomyliłem się w blokach. I co teraz? Musisz mam ten pomysł, blok... daj mi to, ja wiem, jak to zrobić, Laki, mam pomysł. Patrz, ja ci pokażę, słuchaj. Dobra, robimy tak, tutaj, cyk. Teraz robimy tak, i weź tak, górą, i mamy górą. To. Dobra. Tylko czy ten Hulk pójdzie za nami, dobra? Pójdzie. Dobra, jesteśmy na samej górze. Zaraz doprowadzimy małego Hulka do dużego Hulka. Ej, duży Hulku, mamy twoje dziecko. Może będziesz mógł odprowadzić je do szkoły normalnie, chodź zobaczyć. Dobra, i patrz, i przyszedł tutaj maluch. I widzisz? Dobra. Czekaj, ja z nim porozmawiam, bo Hulku. On jest taki wysoki, że ten. Ej, bo chyba nie zrozumiał. Słuchaj, duży Hulku, mamy już dla ciebie coś, wiesz? Mamy już to dziecko. Czekaj, on mówi. O, tu jest moje dziecko! Gdzie się podziewałeś? Zaraz spóźnisz się do szkoły! A, on to mówi do dziecka. Dzięki Lucky i Gplay za super reakcję i że się wam udało! No bardzo ładnie czytasz, panie Laki, to był mój przekaz tekstowy, ale ogólnie chciałbym ci bardzo podziękować, że mojego synka tu przyprowadziliście, wiesz? Jo, nie ma sprawy, słyszałem, że w skrzynce, tutaj jest napisane, że w skrzynce masz jakieś tutaj dla nas niespodzianki, tak? Tak, to jest nagroda dla was. Tutaj gdzieś u góry. Ja jestem za duży, żeby w ogóle synka stamtąd wyciągnąć i musiałem po prostu was poprosić. Dobra, to ja biorę rzeczy ze skrzynki i idziemy do następnego. Ty, Gplay, chodź zobaczyć, co jest w skrzynce. Dostałem ogólnie jakąś zbrojkę kaktusową tutaj u góry. I tutaj są jakieś telefony. Ty, ja biorę pada do tego, do Xboxa i mieczyk, dobra. Laki, w ogóle słuchaj, teraz idziemy do Spidermana, myślisz, że to dobry pomysł? Tak. Chyba od dołu musimy zacząć, nie? Nie, znowu chodź chyba... tutaj tędy, wsiadaj do wózkowego tego, bo chyba tutaj jest to potrzebne, żeby... Ty, ja się cykam, ja z tobą nie jadę, Laki. Serio? Padamy tam na dół? Nie, Gplay, po prostu to tak trzeba zrobić. Nie, Laki, co ty wymyśliłeś? Jacie, jakbyś źle wyskoczył, to byś wypadł, Laki. Wystarczyło, że jeden blok obok byś wyszedł, nie? A ja nie wiedziałem, że tutaj jest coś ten, ja myślałem, że my przejdziemy po jakimś niewidzialnym moście tutaj, bo myślałem, że jest jakiś przejazd, a nie wiedziałem, że tutaj jest coś na dole, ale fartęło mi się. Ty, patrz tutaj, normalnie jak na westernie, widziałeś? No, ty, fajna, super ten. Tu jest. Czekaj, znajdujemy się, widzowie, właśnie teraz w Spider-Manie, no i jak wam się podobało, super, co, zostańcie z nami do samego końca, bo zobaczycie, jak Spider-Man i Superman wyglądają i co będziemy musieli tu zrobić, bo naprawdę to będzie mega odcinek. Jeśli nie kliknęliście łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, to już teraz macie okazję, bo wtedy dołączycie do super mega drużyny Lucky Team i Gplay Team. Gplay Team i Lucky Team, napiszcie w komentarzu. Gplay mi właśnie wepchnął tutaj i nie mogę zejść w pułapkę, Lucky, wpadłeś w pułapkę, dobra. Chodź się uwolnię. Tarku Spidermana, co my tu mamy? Możemy wziąć książkę i tutaj łuki strzały, ale po co nam łuki strzały, to jeszcze nie wiem. Książka. Diamenty będą potrzebne, słuchaj, Laki, diamenty. Szukamy diamentów, co? No tak, diamenty będą potrzebne. U góry jest Venom, zabrał on farmerowi świnki. Wiesz co robić? U góry jest Venom? Gdzie jest Venom? Widzisz tu Venoma jakiegoś? Jest tam! Widzę pająka, słuchaj. Jest nie Venom! Nie mam pojęcia. I widzę świnki tutaj, tam tego. Dobra, chodź idziemy... A czekaj, a co jest... Ej, tutaj jest jakaś skrzynka! Musimy dostać się do tej skrzynki, potrzebujemy miecza, a miecz jest tam! Ja mam mieczyk, słuchaj! Tam jest mieczyk, nie, tu jest mieczyk! Musimy strącić go łukiem! Ej, dobrze, słuchaj, ty byłeś, bo ja mam ta taki była skrzynka. Inny mieczyk,
Ja mam inny mieczyk, ale on nie działa ogólnie na ten, na pajęczynę, bo on jest specjalny. Ten tamten mieczyk jest taki tradycyjny, to on na pewno sobie dobrze poradzi z tym. Patrz, dawaj, słuchaj, to jest skrzynka, zbieram dwa diamenty i wymieniamy się właśnie ze Spider-Manem za łuk i strzały. Jeden diament łuk, drugi strzały i poczekaj, bo musimy zobaczyć... O, Gameplay, ty idź do góry. Ej, czekaj, bo tu jakiś kotek jest. Aj, musisz... chciałem złapać ten mieczyk, słuchaj, nie, nic się z nim nie stało, wszystko w porządku. Nie, 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 ale tu jest kotek, czekaj, czekaj. Zrobimy coś pożytecznego i weź ogólnie na dół go sprowadź, jak ja zaraz to zrobię, tylko poczekaj chwilę. Dobra. I teraz, dawaj, spróbuj. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, kotku, lecisz na 4 łapy. Uhu. O, i do właściciela tutaj oddamy, a ja zaraz zobaczę, co jest w tej skrzynce, bo wtedy dalej iść. Ty możesz już iść tam dalej do Venoma zobaczyć, co się dzieje. Nie no, Lucky, ja tutaj, wiesz co, z tobą chcę przechodzić. Co jak tam będziesz miał jakieś skarby i wszystkie mi zabierzesz? Ja tu wbijam, słuchaj, co tu mamy? Pusta? Pusta skrzynka. Pusta no. Skrzynia? Serio? Ja nie mogę, słuchaj, to po co w ogóle te wysiłki, żeby ten mieczyk zdobyć? Ale przynajmniej uratowaliśmy kota, taki dobry uczynek zrobiliśmy, nie? Jasne, że tak! Właśnie o to chodzi, Gipli, żeby miło i sympatycznie spędzić czas, a tutaj jest naprawdę fajnie! Zobacz, jesteśmy właśnie w środku Spidermana, ej! I Venom! Co? On zrzuca czymś, ty? Dawaj z łuku do niego, Lucky! Ty, Venom, co ty robisz? Ej, ty, on diaksami chyba rzuca, czy mi się wydawało? Ty, no chyba tak, ale jak my musimy wejść do góry? O! Tyk, jest, dobry jest! Ten mieczykiem na jednego hita, ty go chyba osłabiłeś z tego łuku, Lucky. Tak, ten tak, Venom tak. To był naprawdę słaby dosyć, ci powiem. Ej, co to jest? No bierz, bierz te, nie wiem. O. Ej, bo tu są te świnki, musimy je wziąć, bo on zabrał farmerowi te świnki. Wsiadaj na świnkę, Gplay, czekaj. Dobra, dobra. I co, którędy idziemy? Otwierasz tutaj przejście? Dobra, dawaj, Lucky. Ale fajnie. Świnkowy, świnkowa wyprawa. I świnkowa wyprawa. Ja i Gplay to... Dobra, Gplay, dobra, dawaj. Czekaj. I zamykaj, zamykaj. Ty, ale jak my stąd teraz wyjdziemy? Dawaj, tędy. Czekaj. Dobra, żeby świnki tylko nie uciekły. Okej, okay, dobra. No i jesteśmy, słuchaj. Wbijamy dalej do góry. Tak, tak, tak! No idziemy teraz na Supermana. Ale tutaj jest super, ja po prostu musiałem się skupić, wiesz? Żeby tutaj te świnki zostały tutaj dla farmera. Czekajcie, świneczki, bo właściciel zaraz do was przyjdzie. Trzymajcie tutaj marchewkę dla was mam. No i co? Powolutku już zmierzamy do Supermana. Tam Spider-Man, nie widziałem, że on ma takiego tam wielkiego pająka. Dobra, co tam jest u góry? Ty, Lucky, tutaj jest jakaś szafa w ogóle, może się przebiorę, co? Zobacz, mam jakiś strój w ogóle. Cyk. Jak ci się podoba? Co? Fajny? Ale super! Serio? Masz taki strój? Ja też ostatnio się przybrałem taki strój i rozwiązywałem zagadki superowe. Słuchaj, ja coś takiego? Jeszcze taki mam strój, co ty na to? Ale fajny? Super! Ty, tak, mega... Można się przebierać w różne stroje, słuchaj, możesz zostać kimkolwiek chcesz, policjantem, wiesz co, graczem Squid Game, naprawdę, kim tylko chcesz. Ty, nie no, fajowo! A możesz się przebrać za, na przykład, teraz idziemy i byliśmy w Spider-Manie, możesz się przebrać na przykład za Supermana, który jest tam? No nie wiem, ale mogę na przykład być policjantem, golemem. Ale fajna, fajna ta zbrojka, może Gplay, zmień się na Gplaya i załóż sobie tą zbrojkę, tylko nie, tu nie rób. Dobra, dobra, ty TNT, myślisz, że to dobry pomysł, żebym miałem ubierał Lucky? To jest mega pomysł i dlatego wsiadajmy tutaj za kółka i powolutku doprowadź Gplay nas tam na dół, bo na dół jest takie, to jest to samo, nie? No dobra, dobra, teraz ja prowadzę, tak? O, ja tak. Nie mogę, Lucky, ale się stresuję, ale się cykam, powoli. Ja mam lęk wysokości, ziomeczku. Nie, ogólnie... nie, nie, będzie dobrze, bo to amortyzacja jest dobra w tym aucie, wiesz? O. Wow, udało się, Lucky, ale na farcie ci powiem. Ja i patrz, prawie znowu wyszedłeś, weź ten samochód, wywal stąd, zobacz, rzucaj to. Go gdzieś na dół. Dobra, gdzie ale spadł? Poleciał. Jest ciekawe, kiedy, już nie ma go, widziałeś? Dobrze, że my tak nie polecieliśmy jak ten samochodzik, na razie nam się tutaj udało nieźle, ale w ogóle myślisz, że ta zbrojka mi się do czegoś przyda? Użyć ją, Lucky? Nie, lepiej nie próbować. Chyba nie, albo czekaj, nie wiem, czy to zrobić. Tutaj może, nie, bo spadnę na dół, słuchaj, lepiej nie odpalam. Na razie może ją zdejmę dla własnego bezpieczeństwa i twojego również. Tak. Aż mamy tu Supermana, ty, ja Superman, nie mogę. Superman, o co tutaj chodzi, bo widzę, że jest tutaj zima i tutaj biją letni i mamy bałwana. Co my tutaj robimy, Supermanie? Jestem Superman i coś się stało z nogą. Nie mogę chodzić. Powiedz dużemu Supermanowi, że nie pojawię się na jego urodzinach. Po drodze zdobądź prezent i daj mu go. Ej, słuchaj, wiesz, że u góry jest taki duży Superman, widzieliśmy go i musimy mu dostarczyć prezent. Gdzie są tylko prezenty? O, tu są prezenty, zobacz tylko tam.
Ty, fajnie, ale Lucky, w razie co, ja mogę mu dać, patrz, tą konsolkę Nintendo i tutaj pada w razie co i telefon. Ty, bo to no wcześniej dobra. Udało nam się zdobyć, to w razie co też to możemy mu podarować, żeby był chłopak zadowolony, co? Jasne, że tak, jak ma urodziny, to trzeba to świętować. A ja wiem, dobra. Gdzieś jest przejście, znalazłem o. tutaj coś, w końcu sam z takie coś odkryłeś, naprawdę no, a co jesteś dobry. Człowieku, jak ja tu na parkurze, ty, o nie, tam jest normalnie jakiś strażnik, on tu się zbliża, Lucky. Widzisz tego wojownika tutaj, jaki on ma miecz, ja do niego nie podchodzę. Ej, wiesz co, bo on chyba tych prezentów coś ma związane z tymi prezentami. On pilnuje ich, czy co? Nie wiem właśnie, to jest twój? O. Ej! Nie, ja nie mogę, to nie jest mój, ja nie znam tego ziomka, słuchaj, on znaczy, w ogóle nie pytałem się go, czy to są jego prezenty, ale tutaj mam jakieś prezenty. Ty, gagatku, to twoje prezenty, panie tutaj żołnierzu, ty w ogóle on, słuchaj, nie jest chyba przyjazny. Czekaj, Lucky, ja go zdam na dół, zobacz, uważaj. Ha, i jak zleciał, ty, leci za tobą, Lucky, ale jak ja teraz przejdę, przecież ja teraz muszę przejść na tą platformę, słuchaj, rzucić go, dam radę? Może ty jeszcze perły, te, które już zdobyliśmy na samym początku, trzymaj. Mam jeszcze jedną, o nie, spadła, słuchaj, ja mam jedną. No to dawaj, tu. Przeteleportować się? Dobra. Jest! Udało się! Ty! Mam jednoosobowe auto i jest tu jakaś wyskoczcia. Nie wiem, czy mam to zrobić samemu i później jakoś ci odrzucę to auto. Czekaj! To? Nie, ja ci odrzucę to auto! Nie, ja tu mam, słuchaj, swoje w ogóle. Patrz! To chodzi o to, że ja ci mam odrzucić to auto! O! Dobra. Wow. Ale mamy teraz dwa autka, słuchaj, ale dobra, ty mamy teraz jedno jednak, Lucky, to teraz ty musisz mi przerzucić. Dobra, no to dawaj, ty pierwszy mi odrzuć, bo one jest jakoś. Mi nie jeździ one. Dobra, nie jeździ. Może czekaj, trzeba zatankować, wiesz? Ja tutaj zatankuję go, albo idź po tamtego. Jadę zatankować po tamtego, go. Bo twój jest jakiś... Nie, Lucky, ja już mam zatankowany, to łap tutaj, chodź, łap tutaj ten samochodzik, zatankowałem. Gdzie ty jesteś, ziomeczku? No nie wiem, no samą górę gdzieś wjechałem, wiesz? No to jestem, ej, Jeepplay, tu zobacz, skoczyłem do góry chyba, gdzieś autem pojechałem, o! No jesteś, dobra, słuchaj, to dawaj te prezenty, panie Superman, niestety pan mały Superman nie jest w stanie przyjść tutaj na pana urodziny, ale za to dostarczamy w jego imieniu tu prezenty, tak. Żeby był pan zadowolony. Tak, syn, to nie wiem, czy to syn, czy mały Superman nie mógł, bo tam noga go bolała. No i co, daj mu te prezenty, Jeepplay, jeszcze ten telefon, a my się z wami już żegnamy, dziękujemy za oglądanie, fajnie, że dotrwaliście do samego końca. Jeszcze jak nie napisaliście, to jestem ciekawy, no który z superbohaterów wam się najbardziej podoba, Hulk, Spider-Man, czy Superman? Czy Jeepplay, czy może Lucky? Ja lecę na dół. Czy Jeepplay, czy może Lucky? Dlatego dzięki za oglądanie i pa, widzowie! Pa.